O czym marzą panie domu? O, właśnie. Nie we śnie, ale na jawie, nie od święta, ale na co dzień, o dobrze zaopatrzonych sklepach garmażeryjnych, do których można wejść po pracy i kupić coś, z czego szybko można byłoby zrobić smaczny obiad. Ale krótkie są chwile, kiedy na półkach pełen asortyment wyrobów. Świecą one na ogół pustkami, bo podaż nie nadąża za popytem. Główny dostawca wyrobów, warszawskie przedsiębiorstwo garmażeryjne, choć największe w kraju, tak naprawdę wcale nie jest duże, a wprost przeciwnie. A rynek warszawski jest wprost nienasycony i często nie wiadomo, co okaże się atrakcją. Są nią ostatnio wyroby wietnamskie. Popyt przeszedł wszelkie oczekiwania handlowców. Sklep z 1001 drobiazgów przy Marszałkowskiej z trudem mieści wszystkich klientów pragnących kupić piękne wyroby z trzciny i bambusa. Może więc warto byłoby rozszerzyć sprzedaż wyrobów wietnamskich i na inne sklepy. W sprzedaży są koszyczki, bombonierki, kuwety z przykryweczką na nici, osłony do szklanek, koszyczki na owoce i do chleba. Bardzo przydatne w domu, nadające się też na prezenty.